To może być prawdziwe żeglarskie wydarzenie roku. Startują 50. jubileuszowe etapowe regaty turystyczne zachodniopomorskim szlakiem żeglarskim. Wydarzenie potrwa 8 dni, jak zapowiadają organizatorzy, może zakończyć się rekordem, zarówno jeśli chodzi o ilość startujących załóg, jak i pojedynczych osób, które wezmą udział w wydarzeniu. Może być ich nawet 500. Według żeglarzy etapowe regaty turystyczne są pierwowzorem The Tallship Races, uznawane za jedno z najciekawszych przedsięwzięć regatowych w Polsce. Wszyscy zgodnie podkreślają wyjątkowy charakter i klimat etapowych regat turystycznych, które kreują sami żeglarze. Jedni traktują je jako wyzwanie i rywalizację, inni raczej jako zabawę wraz z całymi rodzinami. Nie brakuje tu elementu rekreacyjnego, jak i sportowej rywalizacji. Podczas ośmiodniowych regat załogi będą ścigać się po wodach Zalewu Szczecińskiego, odwiedzając najbardziej imponujące mariny wybudowane w ramach zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego. Na trasie jest m.in. Trzebież, Stepnica, Świnoujście czy Kamień Pomorski. Organizatorzy zachęcają wszystkich widzów do obserwowania tego, co się dzieje na wodzie. Łodzie będą bowiem doskonale widoczne z lądu.